Siemanko, witajcie na kanale podróżnicy.pl. Jesteśmy w Tumianach i zamieszkaliśmy w przepięknym domu, który wam zaraz pokażę. Wchodzimy do domu, pokażę wam, jak wygląda w środku. Dom jest ogólnie bardzo duży. Na dole są cztery małe sypialnie. I każda w sumie z nich wygląda podobnie. Każda ma dwa łóżeczka na wyposażeniu, szafkę i szafę. Druga, jak widzicie, jest taka sama. Dwa łóżka, szafka i szafa. Kolejnych dwóch już wam nie będę pokazywała, poza tym my tam śpimy, więc już wiadomo, nie jest ładnie wszystko ułożone. I tutaj na dole mamy duży, duży salon z kuchnią. Tu jest Ramzes, pije kawkę i montuje. A tu jest Luki i Zamula. Tu jest fajna strefa relaksu, możecie sobie poczytać książki, macie przepiękny widok na jezioro Tumiańskie, który wam zaraz pokażę. A tu jest wielki stół, przy którym możecie spędzać wieczory, pić winko i nie wiem, co robić, co jeszcze mogą robić? Pić herbatę albo kawę. O, właśnie. Duża, dobrze wyposażona kuchnia, w której w sumie jest wszystko, jest zmywara, wszystkie sztućce, naczynia i tak dalej. Tu macie super widok, możecie gotować i rozmawiać z gośćmi. Jest też dobre Wi-Fi, możecie przyjechać i popracować sobie, cisza, spokój. To jest fajne. Ramzes, uciekaj. Macie tutaj, jak to się nazywa? Ramzes, piekarnik. Piekarnik, akcesoria do kawki, gdzieś tutaj były, mikrofala, także wszystko jest. Znajdujemy się teraz na górze. Tutaj, jak widzicie, macie dużą otwartą przestrzeń, gdzie możecie się zrelaksować, przyjść ze znajomymi, pograć tutaj w bilarda, obejrzeć telewizję, muzę sobie włączyć. Macie też pufy, dużą kanapę, możecie zagrać w lotki. Jest też fajnie urządzony kącik dla dzieci. No i ogólnie taka duża przestrzeń, która daje taką swobodę, takie poczucie takiej swobody. Są też trzy sypialnie. Jedna jest taka, dwa łóżeczka, standardowo szafa. Wszystko jest w drewnie. Pachnie czyściutko, przyjemnie. Zaraz wam pokażę kolejną sypialnię. Tutaj jest taka sypialnia z podwójnym małżeńskim łożem. Duże łóżko. I tu zamiast szafy jest komoda. I trzecia sypialnia jest tylko z materacem. Tak, materacem i z szafeczką. No tutaj fajnie, ja sama chciałam dzisiaj tutaj spać, ale w końcu finalnie spaliśmy na dole. No i właśnie wygląda to tak ogólnie. A, bo jeszcze łazienka, zapomniałam. Łazieneczka jest taka. Jak już będzie całkowicie ciepło, to można sobie posiedzieć na tarasie. I z tarasu jest właśnie widok na jeziorko. Tutaj jest prywatny pomost też, z którego możecie połowić rybki. A zaraz przejdziemy się na dół, to pokażę wam saunę. Sauna dla miłośników wygrzewania się, wypocenia. Możecie tutaj przyjść i to zrobić właśnie. Jest miejsce na ognisko. Może dzisiaj uda nam się zrobić, bo wczoraj już tak padało mocno, że zrezygnowaliśmy.
No, powiem wam, że naprawdę w sezonie, no ale nawet poza sezonem, to miejsce ma taki klimat, jest tak urocze, że warto tutaj przyjechać i odwiedzić to miejsce. No i zobaczcie, dom z zewnątrz wygląda tak. No i proszę bardzo, Jeszcze od tamtej tutaj strony wam później pokażemy. Jezioro Tumiańskie. To już Wieczorem może mówiłam. przyjdzie czas na jakiegoś grylka. Albo ognisko. A tutaj mają takie fajne, nie wiem jak to się nazywa w sumie. No takie. Miejsce do odpoczynku i latem czy tam wiosną są już zawieszone takie zasłonki, baldachimy takie jakby. Szkoda, że zapach drewna, bo tutaj jest jeszcze restauracja. Zresztą nie wiem, czy tam widzieliście na którychś naszych postach, na pewno, bo byliśmy nieraz i serwują pyszne jedzonko, ale poza sezonem niestety nie działa. To jest właśnie zapach drewna, te parę domków i restauracja. W takim skandynawskim stylu. Nowoczesna stodoła, można powiedzieć, taka, nie? No fajnie, fajna opcja. Idziemy sobie na spacerek. W ogóle cały tutaj, cała okolica sprzyja wypoczynkowi. Dookoła Zrobili jeziora, tu, lasy. tak, zrobili tutaj asfalt. Nareszcie, bo Tak, bo dojazd kiedyś droga była był tak zła. tragiczny. Więc no spoko, jest fajnie, naprawdę. No i w Tumianach nie ma sklepu. Kiedyś był, pamiętam, za Tak, czasów ale jeszcze. no, przyjeżdżacie autem, no to do Barczewa jest Nie, no blisko. tak, tutaj stacja jest blisko i do Bartą tu można podjechać. No, dokładnie. Chciałbyś coś powiedzieć na zakończenie, Łukasz? Oczywiście, że chciałbym coś powiedzieć na zakończenie, że na pewno warto tutaj przyjechać do tego domu. Jest sztos. To już mówiłam też. Macie prywatną plażę, mini plac zabaw dla dzieci, łódki, miejsce na ognisko, bilard, rzutki, lotki, dach. Nie, no jest tak, jest co robić. Sauna. Zresztą dookoła są lasy i jeziora, możecie wsiąść na rower, wiecie, to jest tak, że w ogóle na Warmii jest co robić, bo tutaj się nie da nudzić tak naprawdę, nie? W opisie filmu będzie oczywiście link do tego miejsca na Booking bądź na Facebooku, nie wiem, tam zobaczymy. Albo tu i tu, zrzucimy wam media społecznościowe. Zostawcie suba i lajka i zapraszamy was na kolejne odcinki. Siemanko. Siemanko.